Które z następujących funkcji są ciągłe dla wszystkich liczb rzeczywistych? I mamy tutaj dwie funkcje. G od x to jest pierwiastek 5 stopnia z x i h od x to jest pierwiastek 3 stopnia z x. I mamy tutaj do wyboru jedną odpowiedź. No i teraz zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. Dobrze, a ja tutaj skopiowałem to zadanie tutaj. Tu je rozwiążemy i potem sprawdzimy odpowiedź na końcu. No więc tak, to jest pytanie, które z funkcji są ciągłe. Wobec tego może zacznijmy od przypomnienia, co to jest funkcja ciągła. I taką pierwszą podstawową intuicją, którą powinniśmy mieć, jak myślimy o funkcjach ciągłych na odcinku, to są takie funkcje, czy też może na przedziale, przy czym to może być przedział skończony lub nieskończony, w szczególności zbiór wszystkich liczb rzeczywistych no jest takim przedziałem, to jest cała oś liczbowa. Wobec tego właśnie więc ta podstawowa intuicja mówi, że tak, wykres takiej funkcji mogę narysować bez odrywania kredy od tablicy czy ołówka od kartki. Prawda? To jest przykład funkcji ciągłej. No, to też jest przykład funkcji ciągłej. I teraz, co jest funkcją nieciągłą? No, funkcja nieciągła to jest taka podstawowy znowu przykład, że jej wykres ma przerwę. Czyli na przykład tu. Tu się nagle przerywa i dalej kontynuuje. Prawda? Czyli tu jest taka przerwa. Przy czym ta przerwa może być skończona lub nieskończona, czyli może być asymptota pionowa. Na przykład coś takiego tutaj ucieka nam do plus nieskończoności, tu się do minus pojawia z dołu, a w zerze na przykład ma 0. To jest też funkcja nieciągła. Teraz bardziej taka formalna definicja. To mogę ją tutaj też przypomnieć, czyli funkcja jest ciągła, czyli f ciągła w, powiedzmy, w x równym a. No, jeżeli wartość funkcji w tym punkcie jest równa granicy, czyli jeżeli granica f od x przy x dążącym do a równa się f od a. No, czyli w szczególności punkt A musi należeć do dziedziny tej funkcji, prawda? Możemy mówić tylko o ciągłości funkcji w swojej dziedzinie. No i tu jest pojęcie granicy, czyli w szczególności ta funkcja musi być określona nie tylko dla x równego A, ale również tak, żebym tę granicę mógł policzyć, prawda? Czyli również w sąsiednich punktach, tak trochę nieprecyzyjnie mówiąc. No dobrze, to teraz po tym przypomnieniu zobaczmy. Więc pierwszym warunkiem dla wszystkich liczb rzeczywistych mają to być ciągłe funkcje, wobec tego w szczególności, no, czy dziedziną tych funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste. Więc to są pierwiastek stopnia 5 i pierwiastek stopnia 3. No więc to są funkcje pierwiastki nieparzystych stopni. Więc może przypomnijmy definicję pierwiastka 3 stopnia. Co to znaczy, że x pierwiastek 3 stopnia z x jest a? No, to jest to samo, co powiedzieć, że a do trzeciej jest x. Prawda? No i wiemy, że jeżeli podnosimy liczbę ujemną do potęgi trzeciej, to wynik jest ujemny, czyli tutaj pod pierwiastkiem stopnia trzeciego może stać x i w rzeczy samej jest to funkcja, której dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste. No, podobnie z x do piątej, podobnie pierwiastek piątego stopnia, pierwiastek piątego stopnia z x jest równe b, to jest to samo, co powiedzieć, że b do piątej jest równe x. Wobec tego dziedziną obu tych funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste, no i to są takie funkcje, te funkcje są ciągłe. No teraz można powiedzieć, no dlaczego te funkcje są ciągłe i teraz odpowiedź może być udzielona na różnych poziomach ścisłości. No więc krótko mówiąc, obie te funkcje są ciągłe. Tak? To są, one się niewiele różnią tylko tym stopniem. No i teraz ja może zaagituję tak trochę, dlaczego te funkcje są ciągłe i pokażę, gdzie tutaj, że zwykle się mówi, a, bo wykres tak wygląda, ale tak naprawdę to wcale nie jest takie oczywiste, więc może na jednym z poziomów ogólności, no właśnie, zobaczmy, że to są funkcje odwrotne do takich wielomianów, czyli popatrzmy sobie na funkcję x do trzeciej. Ja tu mam wykres funkcji x do trzeciej, czyli oprzemy się na tej najprostszej intuicji, że wykres tej funkcji możemy narysować bez odrywania ołówka od tablicy, ołówka od kartki. No to jeżeli to jest funkcja odwrotna do x do trzeciej, to wiemy, że wykres funkcji odwrotnej jest, powstaje z wykresu funkcji tej podstawowej, czyli x do trzeciej, przez odbicie względem prostej y równej x. Czyli jeżeli
ta jest taka linia ciągła, wykres funkcji trzeciego stopnia, no to wykres naszego pierwiastka również taki będzie. To jest trochę już łatwiej uwierzyć. Może narysujmy ten wykres tutaj. Czyli co? W 1, 1, tu jest w 2 odbicie. Prawda? X do trzeciej jest 8, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 8 będzie 2. To są takie charakterystyczne punkty. 2, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, powiedzmy 8 tu, czyli tu będzie ten punkt. To jest odbicie, przecinają się w jedynce i to jest jakiś taki, no on tu, trudno jest to narysować, pierwiastek trzeciego stopnia z x. No a tu jest dla ujemnych jest podobnie, tu już może nie będę tak precyzyjnie rysował, to muszę odbić ten wykres. O, czyli to jest coś takiego. No i teraz, skoro to jest linia bez przerw, więc już jest łatwiej troszkę uwierzyć, dlaczego to jest linia bez przerw, ale ktoś mógłby słusznie zapytać, a skąd ja wiem, że wielomian trzeciego stopnia tak wygląda? To znaczy, skąd ja wiem, że ona tutaj rzeczywiście przechodzi przez wszystkie punkty, że nie ma żadnych przerw? I to jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź na nie wcale nie jest taka oczywista, ale zachęcam może do obejrzenia filmu, mamy taki film o niewymierności pierwiastka z dwóch, jakoś się to wiąże z tym, dlatego że oczywiście wiemy już, że do tego potrzebujemy liczb rzeczywistych, wszystkich liczb rzeczywistych, nie wystarczą nam na przykład ułamki. Wiemy, że gdyby dziedziną tej funkcji były ułamki, to nie byłoby prawdą, że tutaj nie ma przerw, w tym sensie, że każdy ułamek jest x do, jest jakiś ułamek do trzeciej, ale to już troszeczkę jest dygresja. Wobec tego na tym takim podstawowym, elementarnym poziomie to jest chyba wystarczający argument, że funkcja x do trzeciej jest ciągła, wobec tego to jako funkcja odwrotna jest również ciągła, podobnie jak dla funkcji pierwiastek piątego stopnia. Czyli odpowiedź jest, że obie te funkcje są funkcjami ciągłymi dla wszystkich liczb rzeczywistych. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.